15 sierpnia odbyły się uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego oraz 92. rocznicy Bitwy Warszawskiej. Dzień ten jest również liturgicznym świętem wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Thank you.
tym czasie Maryja ubrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: Błogosławiona jesteś między niewiastami, błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że matka Twojego Pana przychodzi do mnie? Oto skoro głos tego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś w razie wierzyłych, że spełnią się słowa powiedziane przed Panem. Wtedy Maryja rzekła: Wielbi dusza moja Pana i raduje się Duch mój w Bogu Zbawcy mojego. Bo wejrzał na ujrzenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia. Gdy świetne rzeczy uczynił mi wszechmocny, święte jest imię Jego. A Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył tyśniących się zamysłami serc swoich, strącił władców stronę, a wywyższył pokorę. Młodych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoją sługą Izraela, pomny na swe miłosierdzie, jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki. Oto słowo Pańskie. Przeżywamy dzisiaj uroczystość niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. To święto jest najstarszym ze świąt Maryi. Już w V wieku obchodzono to święto jako zaśnięcie Najświętszej Maryi Panny w Palestynie i Syrii. W polskiej, naszej tradycji to święto jest znane świętem Matki Bożej Ziemi. Obchodzimy to na pamiątkę podania głoszącego, że apostołowie, gdy przyszli do grobu Maryi i otworzyli grób, wewnątrz znaleźli wiarę. Stąd u nas poświęca się w tym dniu kwiaty, zioła, kłosy. Wierzymy, że poświęcone zioła, kwiaty i kłosy zbóż otrzymują za stawiennictwem Matki Bożej moc leczniczą i chronią od chorób i zaraz. Rolnicy dzisiaj dziękują Bogu za plony ziemi, wiar, które zebrali wspólnie, albo proszą jeszcze, by to, co nie zebrali, Bóg pozwolił im godnie zebrać. Maryja jest obrazem naszego Kościoła, bo gdy była pod krzyżem Jezusa wraz z Janem, wtedy Jezus, mówiąc do Jana: oto Matka Twoja, dał swoją społeczność Kościoła pod jej opiekę. I stąd mówimy, że jest Matką Kościoła, a więc Matką nas ludzi wierzących. Ona także prowadzi nas ku Bogu. Jej niebowzięcie jest zapowiedzią naszego niebowzięcia w niebie. Nasze życie rozgrywa się na dwóch planach. Doczesność, o którą mamy zabiegać, budować, rozwijać. Ale ona nie jest całkowicie. Na szczęście jest jeszcze drugi plan, że każdy z nas ostatecznie przez tą pracę w pierwszym układzie życia prowadzi ku Bogu. I ma podstawę w prawdach wiary, że one są podstawą naszego codziennego działania. Bo religia to nie przypisek do czegoś, ale religia to
nieustannych właściwego rozwijania pierwszego planu życiowego. Jest pomocą drogowskazem, by go właściwie rozwinąć. Bo przecież musimy zauważyć, że my dzisiaj jesteśmy jakby za zasłoną. Za chwilę Bóg otwiera zasłonę i zaprasza nas. Idziemy przez Jezusa do domu Ojca, bo wiemy, że skoro Chrystus wziął Matkę do siebie, to i nas, swoich uczniów, także tam zaprosił. Ale kiedy mówimy w niebowzięcie, to duchowo jakby zadzieramy głowę w górę. A teologia nasza chrześcijańska przestrzega nas, byśmy nie kojarzyli nieba z jakimś cudownym miejscem, ale mamy kierować się w głąb siebie. Mamy się kierować do naszego serca, które otwarte na Boga i kocha Boga i drugiego człowieka, wychodzi przecież ku naszej drugiej drodze, drodze do domu nieba. Maria niebowzięta jest zapowiedzią, że i my będziemy wzięci do nieba. I to przejście jest gwałtowne. Młodzi dzisiaj posługują się takim słowem, gdy jest coś gwałtowne, ale będzie jasna do nieba. Ale dzień 15 sierpnia to zupełnie wyjątkowa data. Nie tylko w naszym polskim kalendarzu. Można powiedzieć, że jest to święto bezprecedensowe w ogóle w skali globalnej. Bo nie ma na świecie takiego święta, by w jednym dniu obchodzić święto kościelne, święto maryjne, święto wojskowe i święto państwowe. Jest jedno. Złączyliśmy jedno. A w Polsce przecież to ta jedność jest spowodowana mianowicie uczczeniem i upamiętnieniem bezprecedensowego zwycięstwa polskiego oręża nad agresją komunistycznej Rosji, która uderzyła na Polskę. A mówi się, gdyby Polska ją nie zatrzymała, tą potęgę, no i byłoby dalej na Europę. Stąd święto dnia dzisiejszego zasługuje na także nazwę Wiktoria Polska 1920 roku. Otóż raz, bitwa pod Grunwaldem w 1410 roku była z udziałem Litwinów, Czechów, Rusinów, a tam jeszcze inne drobne narody nam pomagały. Bitwa pod Wiedniem 1683, zwana Wiktorią Wiedeńską, była zwycięstwem narodów chrześcijańskich Europy pod dowództwem Jana III Sobieskiego na Wisławie. Ale natomiast uratowanie Polski, można powiedzieć, Europy przed nawałą Armii Czerwonej, to była wyłącznie akcja i wielkie zwycięstwo w Polsce. Owszem, tam brały też drobne grupy narodów pozapolskich. Jest to wielkopomna wiktoria polska. I jeśli teraz my sami nie będziemy nazywać największego z największych zwycięstw polskiego oręża w całym tysiącleciu, to któż określi tę wielką godność ofiarę, który złożył naród polski za ojczyznę, a może i za Europę. Proszę zauważyć, że pomimo rozchodzącej klęski nad Wisłą w sierpniu 1920 roku Rosja sowiecka nie zrezygnowała z
Bo takie były ustalenia.